Cześć, witam wszystkich. Daniel z tej strony. Dzisiaj karty na stół. Powiemy sobie, co się tutaj dzieje, ponieważ niektórzy przechodzą do mnie na najwyższy się, co to w ogóle jest, które trzymam w ręce. Jakiej to jest marki, też się pytacie, ale czemu? To jest najważniejsze pytanie: dlaczego, dlaczego to, a nie to, i czy, czy to oznacza, że ja już przechodzę, definitywnie napada? No, i też jakby odpowiemy na te wszystkie komentarze, typu, że jestem zdrajcą, że się ludzie na mnie zawiedli, bo takie komentarze się faktycznie pojawiają i pod live'ami, i pod filmami, e, więc ludzie się czują, że tak powiem, nie wiem, personalnie, bo nie na to, że personalnie urażeni. E, z tego względu że właśnie grałem na padzie i tutaj macie gameplay jak gram na tym padzie i to jest dzień trzeci to jest akurat gameplay z trzeciego dnia e, grania na padzie na na live'ach osoby które widziały no to faktycznie widziały i to nie tak że to jest mój trzeci dzień ogólnie w życiu na padzie ja muszę to sprostować <laughs> przepraszam bardzo około dwa tygodnie grałem na Almazra. Wtedy się uczyłem grać na tym padzie. Tak samo tam zrobiłem jakieś tam filmiki, jak, jak uczyć się gry na padzie, jak ja się uczyłem gry na padzie przez te dwa tygodnie, kiedy grałem te 15, 20, 30 minut dziennie, plus to, co na live'ach było. I to trwało około właśnie dwa tygodnie. Oprócz tego, jeszcze za czasów Black Opsa 1, 2, 3 na konsoli, ja grałem na padzie, na konsoli, nie myśląc w ogóle o tym, że, że myszka czy pady, bo ty wtedy się o tym w ogóle nie myślało. Wtedy miałem konsolę PS3 bodajże no i się po prostu grało na tym padzie. Ja nawet nie pamiętam, czy ja Imassista używałem wtedy, nawet nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle jest wtedy. Więc, więc jakiekolwiek tam doświadczenie mam, to nie tak, że jestem kompletnym żółtodziobem I te trzy dni, które tutaj grałem, to nie tak, że ja grałem kompletnie od zera, plus ja grałem na na konsolach na napadzie od PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, w różne gry, więc sama koordynacja e, e, i, 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 i u, używanie tego pada, to jest, to, to jest i, i to nie jest aż jakby taka czarna magia dla mnie. E, mimo wszystko cieszę się, że po trzecim dniu. Na tym padzie idzie mi Dosyć solidnie i poruszam się na tym padzie Dosyć solidnie Często mi się po prostu mylą przyciski Robię, o tutaj było całkiem śmiesznie Zasz się sam, sam siwiłem Mylą mi się przyciski po prostu Czasami zamiast skoku zrobię kucanie Nie wiem gdzie mam reload w czasie fightu Bo czasami wiadomo jest Ja się czuję inaczej, ja się czuję tak jakbym prowadził auto I kiedy się uczyliśmy Kiedy się uczyłem powiedzmy Prowadzić auto to nie mogłem Skręcać i zmieniać biegu naraz bo mi się cały mózgla nie? Ja mogłem jechać, mogłem jechać, ale mogłem zmieniać biegi, ale jak miałem jechać, skręcić i zmieniać biegi, to wiadomo, że to wtedy już się wszystko myli. No i właśnie tak to mniej więcej wyglądało u mnie na padzie. Więc zacznijmy sobie może od powodu, dlaczego w ogóle zdecydowałem się przejść na pada, bo ja bardzo i to bardzo tak poważnie sobie przemyśliłem, e, przemyślałem tą, tą decyzję. I jak wielu z Was wie, ja planuję też grać turnieje na Warzona i już parę się zdarzyło. Na przykład, jutro będzie kolejny custom turniej, który będę grał akurat na Myszce, bo uważam, że to jest za wcześnie dla mnie, żeby grać na padzie. Akurat taki turniej. Więc jakby ja myślę o tej grze, może troszeczkę inaczej niż zdecydowana większość ludzi myśli. Ja myślę o tej, to nie jest tylko dla mnie gra forfan, mimo że ja się. Cieszę i bawię, grając w tą grę, to nie jest tak, że ja tylko gram w tą grę for fun. Bo po pierwsze to też jest poniekąd moja praca, robiąc live y dla was, robiąc dla was content, dawać, dając wam rozrywkę, bo robiąc te live, y, daję wam po prostu rozrywkę, tak? Taki jest mój cel, przynajmniej. Oprócz tego robię content na YouTube'a, czy to komentowanie akurat gry widzów czy randomów, ale też. O... Nie tylko to, ale tutoriale, meta, wszystko co jest związane ogólnie z Warzone i ogólnie z Call of Duty. Więc to jest jakby poniekąd moja praca, na której się skupiam, więc Call of Duty już się stał Warzone stał się trochę czymś więcej niż e, grą for fun dla mnie. Oprócz tego, przepraszam bardzo. Oprócz tego właśnie chcę i planuję grać te turnieje i właśnie na tych turniejach najbardziej odczułem ten Tą niesprawiedliwość i ten problem e, między myszką e, a Padem i wbrew pozorom, aim assist jest najmniejszym problemem, szczerze wam powiem, bo jeżeli załóżmy, bylibyśmy w sytuacji Warzona Jedynki pod wieloma względami, to ja bym nawet nie myślał o tym, żeby przejść napada. Naprawdę, by to nawet nie przeszło przez głowę, bym dalej grał na myszce i bym sobie radził na myszce. I dalej sobie radzę na myszce, w warunkach, powiedzmy, yy, takich pubów właśnie, dla mnie granie na myszce to nie jest problem. Ja się nie męczę grając na myszce, jak to niektórzy mówią, że ich to męczy mnie, aż tak to nie męczy w tym przypadku, yy, więc aim assist i moc aim assista tak naprawdę dla mnie to jest najmniejszy problem. Jeżeli przykładowo byśmy mieli bardzo dobre serwery, rejestrację pocisków na bardzo dobrym poziomie, e, praktycznie... Nieodczuwalny dissing na serwerze, feeling strzelania na myszce byłby chociażby taki jak Warzone 1. No i te wiadomo, wizualne recall, czyli to, że ci się broń częściej, nic nie widzisz, i ogólnie widoczność w czasie strzelania, dym z lufy, ogień z lufy, to wszystko są rzeczy, które właśnie wpływają na to, że na myszce się dosyć ciężko gra w tą grę. I gdyby to wszystko, jakby, jakby to nie był problem ogólny. ...to bym naprawdę raczej nie pomyślał o tym, żeby przejść na Raczej bym został na myszce i nie widziałbym w tym żadnego problemu. Więc tak jak powiedziałem, aim assist i jego siła to jest w moim odczuciu najmniejszy problem. Oczywiście jest silny i potrzebuje balansu diametralnie. I nawet jeżeli na przykład zostaniemy tylko, jeżeli tylko będą gracze na kontrolerach... ...to nadal aim assist potrzebuje balansu. Eee, to, to jest jakby taki niezmienialny fakt, niezależnie od tego czy są myszki... ...czy grasz na myszce, czy grasz na padzie i tak dalej. Ale dla mnie z perspektywy osobowości... Która grała na myszce i grała na myszce całkiem. i gra nadal na myszce całkiem spoko, no to mówię, aim assist jest najmniejszym problemem i ja sobie e, jak najbardziej radzę. Natomiast przy tych serwerach, jakie są, przy tych Disinkach, jakie są, i przy tych jakby mm, problemach z rejestracją posilżków, jakie są. Ten silny aim assist ratuje, mimo że gracze na padach też odczuwają ten problem, no to akurat ten, ta moc aim assista ratuje ich w tych sytuacjach i oni nie odczują tego, tak jak przykładowo gracze na myślce, nie odczują też tego wizualnego recoila, nie odczują też tego dymu z lufy, no z wiadomych oczywiście przyczyn. Więc tutaj macie, to jest ten główny powód, ponownie, i aim assist to jest jedno, ale to jest ostatnie na liście tych problemów, które miałem i dlaczego się finalnie zdecydowałem na przejście napada i nagranie napadzie, głównie właśnie pod kompetytyw, pod turniej, Jako że ja też nie jestem zbyt młody, ja mam zaraz... Ja już po 30 chodzę i nie mam czasu na nadzieję, że gra się zmieni. I to też była kolejna przyczyna, dlaczego zdecydowałem się Finalnie przejść napada. oprócz tego, że wiele osób y, 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 mi polecało i mówiło o tym, żebym to zrobił. I tutaj bardziej mówię tutaj o osobach, które faktycznie grają te kompetytyw. To oprócz tego wszystkiego co powiedziałem, to jest jeszcze jedna rzecz. Yy, wyszły jakieś przecieki, że raczej ty się nie zmieni. Nie zmieni się dla myszek i, i będziemy mieli ten sam bałagan przez przynajmniej dłuższy czas, przez przynajmniej 2, 3, może cztery lata. Oczywiście przecieki mogą być fałszywe, ale... Z tego co dostaliśmy do dzisiaj, jeżeli chodzi o te przecieki, no to wychodzi na to, że były całkiem, całkiem e, trafne. Więc ta nadzieja na to, że gra la Myszek się polepszy, no niestety już praktycznie kompletnie mi wyparowała. I ja zostałem przy Myszce w tej grze w Warzone 2 i czekając na Warzone 3 w cudzysłowie. Z nadzieją, właśnie, że ta gra się zmieni dla myszek, i nam obiecywali, że będzie w wizualny rejkol, że feeling strzelania będzie jak w nie, da i tego nie ma. I jest parę rzeczy, które miało być naprawionych, i nie zostało naprawione, i to community musiało kombinować, jak to naprawić, szperając plika gry. Więc skoro deweloperzy nie raczyli jakby tego sprawdzić, i gracze musieli sobie tam poszperać plika gry, no to ja szczerze wątpię, że cokolwiek się po prostu zmieni. I tak to moi drodzy wygląda. Ja wiem, że wiele osób się czuje personalnie chyba urażonych za to, że ja przechodzę na myszkę. Znaczy, przechodzę na pada, i to nie tak, że ja nie będę już tykał myszki. Ja będę też grał na myszkach. Będę też sobie wyciągał myszkę i, i, i robił całe streamy na myszce. Bo czuję większą satysfakcję z grania na myszce. To nie tak, że ja marzyłem o tym, żeby przejść na pada i, i, i grać na padzie cały czas. Nie, nie, absolutnie. Gdybym mógł, to bym finalnie nawet się na to nie zdecydował, żeby przechodzić na pada. Ale jest taka sytuacja, jak jest, i mam nadzieję, że niektórzy przynajmniej to zrozumieją, że dla mnie granie w Warzone i Call of Duty to nie jest tylko granie for fun, ale też chcę e, spróbować swoich sił i to wszystkich sił, jakie mi zostały, e, żeby pograć trochę tego competitive e, w Call of Duty Almigard, bo zasycha. Niestety dlatego tak odkaszliwuję. Więc póki mam czas na nagranie i póki mam czas faktycznie na naukę gry na pacie, to też tego spróbuję. To jest nowa przygoda, nowy eksperyment. Eee, I... Słuchajcie, no miejmy nadzieję, że to mnie po prostu w tyłek, e, nie ugryzie i ja dalej mam zamiar robić dla Was super content. Dalej mam zamiar dla Was robić e, tutoriale filmiki. E, pomagając Wam właśnie stać się najlepszym możliwym graczem, jakim możecie zostać. Ale tym razem będę grał częściej na padzie, coraz częściej na padzie właśnie pod to pod te turnieje, pod to jaki mam aktualnie cel z tym Warzone'em i finalnie wiadomo, może nic mi się nie udać w tych turniejach, ale słuchajcie, dam ci się wszystko i jakby lubię wierzyć, że mam jakąś tam szansę, żeby faktycznie się jakoś tam wykazać. Gdybym to nie wierzył, to nawet by nie było sensu w ogóle się podejmować, prawda? Więc jakkolwiek będzie, dam Cię ci wszystko i będę grał na tym padzie będę się uczył grać na tym padzie, żeby być najlepszym możliwym padziarzem, jakim ja fizycznie jestem w stanie być. No i w sumie tyle tak to moi drodzy wygląda. Ja jestem wiecie ja, ja poniekąd znam waszą opinię. Niektórzy są oburzeni, niektórzy są zadowoleni, niektórzy są ciekawi, jak to finalnie będzie u mnie z graniem na padzie. E, zapraszam was na live streamy, bo ja raczej off stream nie gram na tym padzie, bo nie mam czasu grać off stream. Jak, jak gram to po prostu streamuję to, żeby żeby robić content też przy okazji. Ale mówię, ten gameplay jest z trzeciego dnia, więc coraz, coraz bardziej komfortowo się czułem z tym padem. Oczywiście popełniałem też głupie decyzje grając na tym padzie, bo jakby oprócz tego, że, że gram, to też jeszcze myślę o tym, co się dzieje w tym, na tym padzie, co tam klikam, co tam muszę klikać. A tego nie mam na myśl i klawiaturze, bo to wszystko robię dosyć automatycznie. Więc no, ty, tak, o Jezu, przepraszam, tak to... Po prostu na ten moment wygląda. Jak to będzie za dwa tygodnie, sądzę, że to będzie wyglądać o wiele lepiej. Za dwa miesiące to raczej e, już będzie naprawdę, naprawdę fajnie, i taki też jest cel. Więc. Tutaj macie pełne wyjaśnienie, dlaczego ten. Ja wiem, że są gracze, którzy jeszcze grają na myszkach turniejowo i jest ich garstka, naprawdę można na palcach jednej ręki często policzyć. Graczy na myszkach, którzy grają w turnieje, na turniejach. I Huskers, jako jeden z topowych graczy kompetytyw, już tak naprawdę. Przedał duszę diabłu, jakby kto jak zwał tak zwał, już szuka pada i już zaczyna e, uczyć się pada, bo napisał na Twitterze, że traci pasję do Warzona z dnia na dzień przez to jak ta gra wygląda na myszkach. Iron, it's Iron, osoba, którą. Osoba, która, że tak powiem, uczyła mnie grać w Warzone za czasów pandemii, bo bardzo dużo oglądałem jego kontentu. I też, jakby taki zapalony myszkowiec, oczywiście, to nie jest gracz, to nie jest gracz turniejowy, ale sam powiedział, że chce sprowadzić swoich sił na turniejach. I z aktualnym skillem, jaki ma na myszce, mówi, że po prostu nie ma żadnych szans na turniejach, dlatego zaczął się uczyć grać na padzie. I są też inni gracze, też z polskiego podwórka którzy już zaczynają uczyć się grać na padzie po prostu czasami off stream czasami on stream i tak dalej i tak dalej po prostu wszyscy podejmują, podejmują taką decyzję bo no bo ta gra wygląda tak jak wygląda i raczej dla y, myszyk się to nie zmieni w najbliższym czasie a jak się zmieni to będzie to duża niespodzianka a wielu osobom po prostu tej nadziei niestety na to brakuje więc słuchajcie jest jak jest to jest wszystko co mogę na ten temat e, powiedzieć, ja zapraszam was serdecznie na live'y, na, na filmiki oczywiście, e, możecie oglądać tą moją przygodę i ten cały proces uczenia się e, grać na padzie, e, też jak już trochę to ogarnę to co nieco wam się, znaczy co nieco się z wami podzielę e, jakby moimi Technikami, jak się uczyłem, na co zwracałem uwagę, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, my tyle z mojej strony na ten filmik. Ja wam życzę miłego dnia i, i zapraszam was na live streamy na tym kanale oraz y, na filmiki na tym kanale. I tutaj urwę filmik, bo tu się raczej y, nic ciekawego nie zdarzy. Je, jeszcze dwa kile zrobiłem i zginąłem, więc raczej do końca tego gameplay'a wam nie będę puszczał. Y, więc trzymajcie się i do zobaczenia.